zadawać to pytanie i powiem szczerze, że gdybym nie lubił tej pracy, która niestety przysparza sporo stresu nam jako nauczycielom, wam jako uczniom i rodzicom, ale jednak jest to praca jedyna niepowtarzalna. A to, co już powiedziały dzisiaj panie po występie, to powiem szczerze wyjątkowo, panie kamerzysto również, tak. To wasze uśmiechnięte buzie, ja byłem pełen podziwu, byłem na waszym miejscu mdlał ze stresu, a wyście byli uśmiechnięci i stwarzaliście piękne wrażenie, że szkoła wam się jednak podoba. Jak wspomina pan pracę w szkole? Pracę w szkole wspominam? Znaczy jak odbieram, jest różna. Sami wiecie, znacie mnie najlepiej, więc wiecie, że czasami są chwile miłe, czasami chwile trudniejsze. Ogólnie praca w szkole bywa sympatyczniejsza, tak? Jest sympatyczna, tak, tak. Co najbardziej podoba się panu w dzisiejszej uroczystości? To, co podkreśliłem wcześniej, że zdecydowanie nawet nie wasz występ, ale to w jaki sposób pokazywaliście emocje. Przepięknie. I fotograf, i kamerzysta, i ci, którzy prowadzili, czyli w cudzysłowie telewizja, i osoby występujące, no coś przepięknego, naprawdę. Czy szkoła bardzo się zmienia od pana szkolnych czasów? Oj, kolego Dawidzie, jeżeli mogę tak powiedzieć, jest wręcz nie do poznania. Był tylko stary budynek, w którym się nie znajdujemy obecnie, nie było łącznika, nie było sali gimnastycznej, nie była szkoła tak wyposażona jak obecnie, zwłaszcza w pomocy multimedialnej, komputery, telewizory, DVD, rzutniki. Inne rzeczy, pracowaliśmy głównie na pomocach ręcznych, czyli prace techniczne z imadłem, z elektryką w ręku, niejednokrotnie porażenia pierwszego stopnia, więc żart zmieniła się bardzo, zwłaszcza jeżeli chodzi o wyposażenie, czy o stosunek do ucznia również. Czy zmieniła się, jeżeli chodzi o formy nauczania? Też. My mieliśmy chyba łatwiej niż wy macie aktualnie. Co najbardziej lubi pan w dawnej szkole? No niewątpliwie to, że to są lata mojej młodości, czyli wspominam to z ogromnym sentymentem i rozżywieniem. Najgorsze jest to, że już nigdy taki nie będę.